Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, przedstawię dziś partię z 1994 roku, w której to brał udział Władimir Kramnik i Aleksiej Szyrow. Panowie mają odpowiednio w tym momencie 19 i 22 lata i rywalizowali ze sobą za młodych swoich lat. Bardzo silni arcymistrzowie w dzisiejszych czasach, w tamtych czasach nie mogłem się dogrzebać rankingu, ale myślę, że to nie jest istotne. W każdym razie partia, no powiem szczerze, rewelacyjna, dużo błędów, ale to chyba lubimy, gdzie coś się dzieje, bo Aleksiej Szyrow oczywiście słynie z tego, że gra w szachy bardzo agresywnie. Z kolei Władimir Kramnik jest raczej takim zawodnikiem pozycyjnym, ale wybitnie liczy warianty. Teraz już jest na szachowej emeryturze w tym momencie. Przejdźmy już do rzeczy. Skoczek F3, tym ruchem Kramnik rozpoczął partię, D5, D4 i goniec F5. Taki ruszek tutaj można powiedzieć, no wyprowadzamy sobie gońca na F5, ja się na tym nie znam dokładnie, gram sobie tutaj, jeżeli ktoś mi tak gra czarnymi, gram sobie po prostu białymi normalnie, gram sobie C4 i tak dalej, tak też właśnie Kramnik tutaj gra, E6 ze strony Szyrowa. W tamtych czasach oczywiście ta teoria była nieco inna, no to było prawie 30 lat temu, 28, dokładnie 27. Jak dobrze liczę. Dobrze, przejdźmy dalej do rzeczy. Skoczek zagrał na C3, C6. No właśnie, ta struktura pionków jest dosyć solidna. Gdy wyjdzie już goniec na F5, nie mamy problemów z tym gońcem białopolowym, który no generalnie tutaj ma ciasno, szczególnie w obronie francuskiej, ale tutaj mamy taką Słowiankę, powiedzmy pseudosłowiankę, no to różnie nazywają to otwarcie. Dobrze, w tym momencie hetman zagrał na B3. Sprytny ruch. Bardzo sprytne, chcemy zbić pionka, no bo dlaczego by nie? I co zagrały czarne? A czarne zagrały sobie hetman B6. No i powiem szczerze, że to jest bardzo ładny ruch, bo po wymianie czarne tutaj stoją według mnie bardzo dobrze. Mimo zdwojonych pionków jest otwarta wieża, żadnych problemów rozwojowych tak naprawdę i nie widać jakiejś rekompensaty dla białych, więc no nie polecam tutaj białymi zbijać, ale ruch C5 już ma więcej troszeczkę sensu. Z tego względu, że jak czarne wybiją na B3, to odbijamy i wieża się tutaj otwiera. I na przykład po takim ruchu A6 gramy sobie B4, po skoczek D7 możemy zagrać B5, po wymianie wybijamy. No i tak naprawdę tu wieża jest otwarta, pionek zawsze wspomoże pionka, no i tutaj gramy sobie, ale to nie głównie tym się akurat nie zajmujemy. Przejdźmy dalej, to tylko jest taki motyw, który warto znać. W tym momencie Szyrow zagrał hetmanem na C7. I powiem wam szczerze, że tu już białe mają przewagę. Tylko trzeba znaleźć odpowiednie posunięcie. I jakie, moi drodzy? Postarajcie się znaleźć dobry ruch. Można sobie materiał zatrzymać. Otóż goniec na F4. Można powiedzieć, że tutaj niezłe szaleństwo się dzieje ze strony białych, lecz goniec jest zatruty. Nie można go wziąć. Z tego względu, że jest hetman B7 i ginie wieża. Przewaga materialna ze strony białych byłaby bezdyskusyjna. No tak nie można grać, dlatego też wyprowadzenie figury za darmo z tempem hetman C8 broni pionka. No czarne popełniły błąd. Ciekawy jestem, czy to było wszystko zamierzone, czy specjalnie. Już tego się nie dowiem tak naprawdę. Dobrze. Kramnik sobie zagrywa E3, wyprowadza sobie, no planuje sobie wyprowadzić ostatnią figurę, skoczek na F6, hetman A4. No i taki ruch można powiedzieć nieco dziwny z tego względu, że można byłoby na przykład, no nie wiem, zagrać sobie skoczkiem H4, spróbować wziąć tego gońca, może A4, A5 z jakimiś takimi planami, A6 nawet jakby się udało. A taki ruch troszeczkę powolny, ale przynajmniej Kramnik ma tutaj plan, bo planem jest zagranie B4 i dojście do B5. Taki jest tutaj no motyw, plan, tak? Skoczek zagrał na D7, no i właśnie B4, A6. No teraz nie można zagrać pionkiem, bo po prostu jest wybicie, hetman łączy się z wieżą. Więc zostało zagrane H3, goniec C7, figury wyprowadzamy, hetman B3, no z planem A4, B5. To jest dosyć łatwy plan w tych strukturach tutaj z zamkniętym pionkiem C5 i roszada. Ja powiem szczerze, jak byłem dzieciakiem, Musiałem chyba te partie kiedyś widzieć, bo bardzo polubiłem ten schemat, gdy zamykam sobie tutaj w gambicie hetmańskim przeciwnika, czyli nic mi nie grozi, gram sobie H3, goniec sobie zawsze wraca bezpiecznie i fajnie kontroluje te diagonale i sobie próbuję napierać pionkami na skrzydle hetmańskim, no oczywiście po zrobieniu roszady w pewnym momencie. No cóż, poszło goniec E2, goniec E4, bardzo sprytne posunięcie, zobaczcie, że jak tutaj skoczek wybija, to mamy na przykład wybicie pionkiem, skoczek wskakuje do centrum, no i czarne się mogą rozegrać fajnie. No więc trzeba grać w inny sposób. Roszada i goniec wybił na F3, goniec wybił na F3. No i mamy tutaj, powiedzmy, debiut już za nami, gra środkowa się zaczyna, kombinowanie i trzeba powiedzieć, że Aleksiej Szyrow gra dobrze, bardzo ciekawie, zresztą goniec D8. Piękny manewr, ale to ma na celu wymianę najsilniejszej, można powiedzieć, figury białych w tym momencie. Czy ta figura jest najsilniejsza, czy skoczek? Chyba goniec jednak jest bardziej aktywny. Chcemy grać tutaj i wymienić. A4 zostało zagrane, goniec C7, no i goniec na G5 nie pozwala wymiany zrobić gońcowi, ale może warto było to uczynić. No po H6 wymiana jest obowiązkowa, ale skoczka. No bo generalnie nie można grać sobie czegoś takiego, że idę sobie tutaj, jest G5 tutaj i po prostu wybijam i ten pion jest słabiutki tak naprawdę. Nic się tu może wielkiego nie dzieje, ale generalnie tak rzadko kiedy ktoś gra. Więc zostało wybite na F6, skoczek odbił, no i B5, moi drodzy. Konsekwentnie białe realizują swoje działania. Zobaczcie, że pionki tutaj stoją na czarnych polach, zaraz kolejny może stać na B6 ewentualnie, ale już te cztery myślę, że wystarczą i goniec między nimi fajnie sobie może tutaj działać, lecz no blokada jest dosyć mocna jeszcze. Zostało zagrane E5. No właśnie, blokada się trochę luzuje, ale w zamian za to czarne przystępują tutaj do aktywnej gry. Pozycja jest, moi drodzy, mniej więcej równa. Kwestia gustu, kto jakim kolorem wolałby grać. Ok. W tym momencie białe zagrały B6. Na maksa poszły białe. Można powiedzieć, dlaczego tak białe grają i blokują skrzydło hetmańskie. Czasami w końcówce bywa tak, że jakieś poświęcenie figur za pionki może spowodować marsz tych pionów. Więc takie założenie na pewno tu jest, a tym bardziej, że goniec musi wrócić sobie na B8, blokować wieżę i jakoś tutaj czarne muszą się rozwiązywać z tej sytuacji. A5 zostało zagrane, pionek wybił na D4, pionek wybił na D4 i goniec w końcu wyszedł na F4. Tutaj po G3 bardzo niebezpiecznym zagraniem jest hetman H3, więc G3 nie wchodzi. Hetman zagrał teraz na C2 i hetman D7. I teraz, moi drodzy, właśnie G3 jest dobrym ruchem. Tak zagrał Kramnik. Goniec ma problem. No nie można za bardzo tutaj, bo jest H4. A goniec na B8 stoi niezbyt chyba kulturalnie, bym powiedział, blokuje wieżę. Co innego, jakby wieża już stała na E8, to goniec jak najbardziej na B8 by był wyśmienitą figurą, no ale blokuje bardzo ważną figurę za 5 punktów tak naprawdę. No i moi drodzy, tutaj jest przewaga już ze strony Kramnika, lecz Szyrow idzie tutaj na maksa. Zobaczcie, bije na H3. No oczywiście, jak będzie bicie na F4, to odbijamy, czarne mają zwycięstwo w kieszeni, lecz jest goniec G2 z tempem. Więc hetman na H5, no i przyjęcie figury zostało uczynione błyskawicznie, skoczek na G4 i grozi mat. Dobra, to wygląda ładnie, lecz nie jest to takie proste. Z tego względu, że wieża ucieka i król ma tutaj opcję na F1. Moi drodzy, powoli zaczyna się tutaj dziać w tej partii. Dzieje się niesamowicie dużo i ciekawych rzeczy. Wieża zagrywa na E8. Jest to ruch, który na pewno odcina tę linię, nie pozwoli królowi tam daleko uciec. Tylko pytanie, czy wystarczy Szyrowowi tutaj materiału do tego, żeby atakować króla przeciwnika. Wieża zagrała na D3. Bardzo ładne posunięcie obronne. Ta wieża ma opcję tutaj na H3, czasami na G3. To wygląda dobrze, no więc Szyrow musi zdać szacha na H2, król F1. No i tak naprawdę ciężko powiedzieć, jak grać czarnymi teraz, bo może bicie na F4, aczkolwiek no nie wiem, czy tutaj coś dla czarnych jest dobrego, bo hetman D2, można zawsze próbować wymieniać figury, jakaś wieża F3 się pojawia w pewnym momencie, pamiętajmy, że skoczek H2 grozi. Ja myślę, że białe tu się bronią, ale zawsze jest tak, że, znaczy nie zawsze, ale z reguły ciężej się bronić niż atakować. F5 zostało zagrane, moi drodzy. takie przytwierdzenie troszeczkę centrum na E4, bronimy skoczka przy okazji. No może uda się w jakiś sposób otworzyć tę wieżę. Zawsze tutaj czarne mogą próbować. Hetman zagrywa na D2, wieża F6. No i teraz, moi drodzy, posunięcie nieco wątpliwe, aczkolwiek nie wypuszcza tutaj przewagi, bo jest to ruch F3. Wygląda bardzo solidnie, bo ten skoczek ginie. Ja zgadzam się z tym ruchem. Ja bym też tak zagrał raczej z rozpędu. Ale sprawdźmy, jaka byłaby na przykład alternatywa. Powiedzmy, skoczek mógłby zbić tutaj sobie na D5. No, dobry ruch czy niedobry? Generalnie chodzi o to, że też istnieje taki ruch jak wieża na H3, lecz ten ruch może się wiązać z pewnego rodzaju pułapką, aczkolwiek to jest dobre posunięcie. Tutaj jest bardzo dużo taktyki, trzeba niezwykle uważnie się przyjrzeć tej pozycji. Uwaga, wieża G6, łapiemy się za głowę, o co chodzi. No ale przecież wieża bije hetmana, ale skoczek wybija, moi drodzy, i po takim posunięciu jest strzał i po tym ruchu po prostu bierzemy damę na D2. Pozycja czarnych byłaby wygrana. No niezłe taktyki tu się dzieją, więc jeszcze taki ruch jak wieża H3 to nie wchodzi, tam ten hetman mógłby stać oczywiście w miejscu, ale po takim ruchu, to jest bardzo ważne posunięcie, już powiem dlaczego, bo po wybiciu wieża H3 działa. Dlaczego? Bo po wieża G6 jest bicie z szachem, król na przykład na F8, załóżmy, i druga wieża wchodzi na A3, broniąc wieży. I my nie musimy się śpieszyć z biciem hetmana, bo oczywiście grozi mat, ale na przykład po jakimś takim ruchu wieża E7, powiedzmy, no to gramy tak. No i teraz już grozi bicie na H2. I nic się tu złego nie dzieje. Taktyki oczywiście jest więcej, tu trzeba by popatrzeć na inne jakieś odgałęzienia, ale takie główniaki pokazuję, bo to jest nawet przyjemne dla oka, myślę. Ale no cóż, sprawdźmy, co było dalej. Po F3. Moi drodzy, Szyrow zagrywa posunięcie, no w swoim stylu niezwykle agresywne posunięcie. Jestem ciekawy, czy zgadniecie, co zagrały teraz czarne. Można sobie oczywiście materiał zatrzymać. Niezwykle ciekawe, nadal złe, ale to zwykle tak bywa, że w ostrych pozycjach nieważna jest ocena silnika. Jak napieramy na przeciwnika, to na maksa, może gdzieś się pomyli i próbujemy, sprawiamy dobre wrażenie. Mam nadzieję, że komuś się udało to znaleźć, ale to jest niezwykle trudne posunięcie. Uwaga, bo tutaj skoczek po prostu ginie. To jeszcze wieża zagrywa na E4 pod pionka. No w ogóle masakra, co tu się wyprawia. I teraz tak, po wybiciu tej wieży oczywiście trzeba wybić. Chodzi głównie o to, żeby otworzyć wieżę na F4, lecz dobrym zagraniem, tu ja ciekawy jestem, czy Kramnik by to znalazł, dobrym zagraniem byłoby takie zagranie skoczek na E2. No tutaj oczywiście wieżę można wybić, ale ta pozycja jest podejrzana i ciężko powiedzieć, czy czarne byłyby w stanie to wygrać. Wydaje mi się, że białe mają większe szanse na wybronienie się. Może jakieś G5, ale skoczek tu bardzo dobrze broni. Jakiś hetman F3. Ciężko powiedzieć. Dokładnie trzeba się bronić. W każdym razie tak nie poszło, ale ostro mogłoby być. Po takim na przykład zagraniu już jest koniec partii ze względu na wieżę F4 i trzeba oddać hetmana, bo nie ma wyjścia. Z tego względu, że jak na przykład król zagra, no to chyba tutaj zbijamy. Tutaj w ogóle jakieś maty grożą, przepraszam najmocniej. Wieża F2, król E3 i F4. No takie rzeczy się dzieją na szachownicy, mogłyby się dziać. No cóż, po tym ruchu wieża E4, moi drodzy, skoczek zbił na D5. Cały czas dobry ruch, na tym samym motywie działamy. Zobaczcie, białe poświęcają figurę z tego względu, że cały czas mogą odbić, a nadal mają figurę więcej. Więc dzieje się bardzo dużo. Oczywiście to zostało przyjęte i C6. Próba oczywiście odciągnięcia tej wieży z linii F, co wiązałoby się na pewno ze zbiciem wieży na E4, lecz pionek wybił, najmocniej, przepraszam, nie wybił pionek, tutaj, przepraszam, tutaj wieża zbiła na F4. No właśnie, Szyrow słynie z tego, że no jak atakować to na maksa. Zbił tutaj na F4, pionek wybił. No, ciekawe też byłoby na przykład zagranie C7. Lecz bicie chyba tutaj mimo wszystko jest dobre i zobaczcie, co zagrywa Szyrow. Wieża E4. Teraz już wygląda groźnie każde bicie, znaczy groźnie dla białych, bo tutaj się wieża otwiera po każdym odbiciu pionka, czy na G4, czy na E4. A hetman z H2 broni B8. W ogóle cuda na kiju tutaj się dzieją. Moi drodzy, wieża C1. No wieża wchodzi do gry. To jest wygrana w ogóle, silnik ocenia jako plus 6 ponad dla białych, wygrana białych. No ale król schodzi na H7. Atakuje Szyrow, ale schodzi królem. No trzeba. No i w tym momencie następuje odciągnięcie tego hetmana i dorobienie hetmana, lecz tutaj na przykład wieża C7 i wydaje mi się, że sytuacja jest bardzo trudna. Byłaby bardzo trudna, lecz dorobienie hetmana nastąpiło. Ja nie wiem, czy jaki tu był czas, w którym momencie było mało czasu, może to miało znaczenie. W każdym razie tutaj trzeba wybić. No i tak poszło i pionek zbił na G4. Kramnik naprawdę, wbrew pozorom, tutaj bardzo dobrze kontroluje tę sytuację. Tu jest wszystko w porządku. Hetman wraca do walki. Wieża F3 to są najlepsze ruchy białych w tym momencie. No i wieża zbija na G4. Tylko że w tym momencie, moi drodzy, Kramnik się myli i idzie pionkiem na B7. No, za bardzo chce dorobić szybko hetmana. Lecz po takim posunięciu można spać bezpiecznie tutaj i spokojnie. No bo nic nie grozi. Wszystko się broni. I można potem planować sobie marsz tym pionkiem. Myślę, B7, wieża C8. Myślę, że byłoby po partii, ale poszło B7. Na szczęście dla czarnych. W tym momencie wieża zagrała na G6. Cały czas, zobaczcie, ten hetman jednak tam pilnuje. Wieża C2. No i teraz w tej sytuacji następuje po prostu bicie na G2 do samego końca. Szach, jedyne odejście na F2 i hetman B1. Moi drodzy, atakujemy, tego piona weźmiemy, tego bronimy. Pozycja jest wygrana dla czarnych. Kramnik poddał partię. Zwyczajnie poddał. No bo nawet jakbyśmy, powiedzmy, wzięli tego pionka, a wieża by wzięła tego pionka, to tu zostają dwa piony. Kwestia techniczna na tak wysokim poziomie, jaki reprezentowali ci szachiści. Niezwykle zwariowana partia, trzeba przyznać. No... Szyrow miał tu przegraną, totalnie przegraną, ale jak to bywa w atakach talowskich, no niepoprawne poświęcenia czasem działają. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się ciepło. Cześć.